Zaczęło się od Platona. Platon kochał geometrię i sądził, że aby zrozumieć naturę, należy znaleźć najbardziej fundamentalną symetrię, jaka istnieje. Klucz do tajemnic wszystkiego. Większość fizyków wciąż włącza platońską symetrię do podstawowych cech wszechświata. Kiedy rzecz po jednej stronie jest taka sama jak ta po drugiej, nazywamy to symetrią. Świat wokół nas jest pełen takich kształtów. Ale Marcelo sądzi, że uczeni próbują odtworzyć coś, co nigdy nie istniało, na co wskazują eksperymenty, w których zasada symetrii zostaje złamana. Zajmowałem się tym przed doktoratem i później przez kilka lat, aż zrozumiałem, że chyba nie zwracamy dość bacznej uwagi na to, co pokazuje nam sama natura, że doszukujemy się tej symetrii na siłę, zamiast otworzyć oczy i sprawdzić, czy ona naprawdę tam jest.